pierwszego etapu włoski kolacz Giacomo Guarnieri di Piga. I proszę zastępcę prezydenta miasta Lublina Włodzimierza Wysockiego i Agata Lanczy, zastępca dyrektora generalnego Czesława Langa. Wspaniała, urocza, znakomicie organizująca wyścig Lang Team. Brawo, brawo, 22 lata. Giacomo Guarnieri wygrał w Lublinie przed państwem Liguiga. On jest pierwszy i czuje ciepło i urodę polskich dziewcząt, wspaniałych, przesympatycznych, pięknych kosztem wyścigu.